witam serdecznie, nazywam się Kurczyński Rafał, reprezentuję Polski Związek Unii Hokeja, jestem wiceprezesem do spraw szkolenia. Bardzo się cieszę, że te Lublin dołączył do miasta, które rozwija Unii Hokej. Wcześniej to był klub Jeszów Lubelskim, tam też koledzy prowadzili zespoły młodzieżowe i tutaj część chyba z nich gra w klubie, tutaj z Lubieszowa zawodników. Jest też mój zawodnik wychowany z Żurawicy, także się cieszę, że Lublin też znalazł to miejsce. Wiem, że wcześniej moi studenci, którzy tu studiowali, też szukali zaczepienia w sekcjach Unii Hokeja. Nie znaleźli tego wcześniej, ale teraz akurat możecie się pochwalić jako Lublin tym, że Unii Hokej zawitał tutaj do miasta. No bo to jest dyscyplina bardzo fajna. U nas na Podkarpaciu jest pod numerem 5, jeśli chodzi o popularność. Także ja się cieszę, jestem tutaj. Organizacyjnie super to wygląda. Jestem pod wielkim wrażeniem, że są ludzie, którzy się zaangażowali w ten sport i promocję Unii Hokeja. I mam nadzieję, bo tak powinno być, że na uczelniach ten Unii Hokej powinien zagościć w całej Polsce. Dlatego też my jako Podkarpacie, środowisko AZS-u działaliśmy po to, żeby akademickie rozgrywki miały też swoją dyscyplinę w Unii Hokeja. I od 3 lat już gramy, od 2 lat praktycznie są akademickie mistrzostwa Polski w Unii Hokeju. W systemie może takim okrojonym, bo 3+1 to jest jakby system okrojony, ale dostępny dla wszystkich uczelni. Także my w tym roku jako Polski Związek Unii Hokeja tak samo wśród dzieci zaczęliśmy grać w systemie 3+1. Bo coraz mniej dzieci jest, mniejsze szkoły, żeby też się zaangażowały. Także zachęcam tu szkoły lubelskie. W tym systemie 3+1 mi się wydaje, że dzieci będą bardziej mogły się rozwijać i technicznie. O to chodzi, że technika najważniejsza tutaj jest w tym sporcie. No ja będę przyjeżdżał tutaj na pewno do Lublina, bo jest bardzo fajnie. Przy okazji tego meczu jeszcze podwiedzam Lublin, bo tutaj też dawno nie byłem, także ja jestem pod wrażeniem organizacji, także jak najbardziej Polski Unii Hokej w Lublinie ma przyszłość, oby tak dalej było. Także dziękuję serdecznie za zaproszenie. Także będę przyjeżdżał i polecę swoim chłopakom ze szkół średnich, żeby tutaj studiowali. To jest najważniejsze. Także dziękuję.